Cieszę się, że mogę tu wspierać Państwa w tych wyborach. Cieszę się, że mogę wspierać Pana Jerzego Niedźwieckiego, który jest liderem listy do sejmiku, wspólnej listy bloku prawicowego z Prawem i Sprawiedliwością Polską Razem i Solidarną Polską. Cieszę się, że jest tutaj na tej liście również pan Dariusz Byczkowski, o ile dobrze pamiętam. To jest pan, który jest przewodniczącym, jest też na sali. Jest doświadczonym też samorządowcem, człowiekiem, który doskonale zna problemy regionu i mieliśmy tutaj do pojedynczego Patryka Jakiego wpływ na to, żeby pan uznać, że zasługuje na to, na wyższym miejscu, ustąpiliśmy nasze miejsce, by mógł być tutaj bardzo doceniony przez dużą pracę, jaką wkładał przez lata ostatnie w sprawach samorządu. A więc mamy na liście tej bloku wspólnego prawicy dobrych reprezentantów i to bardzo, bardzo cenię sobie. Wiem, że tutaj też nawiązała się chyba dobra relacja z przedstawicielami, ze starostą, tak? Czy Solidarnością. Pana starostę witam serdecznie. Pana starostę, pana Macieja Stefańskiego, jeśli Patryk Jaki dobrze mnie poinformował. Znamy się, panie ministrze, z PiS-u. Z PiS-u, tak. Bardzo, bardzo, bardzo to jest prawdopodobne i Patryk wiele mi opowiadał po drodze, żeśmy jechali, więc wypatrywałem również pana. Więc witam wszystkich państwa. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sejmik, idziemy razem w bloku, jeśli chodzi o poszczególne wybory już na niższym poziomie, to jest różnie, w niektórych miejscach idziemy razem, czasami mamy odrębne listy, ale to nie przeszkadza, by w przyszłości współpracować i stworzyć koalicję i współdziałać na rzecz wspólnego dobra i naszych celów, jakie sobie stawiamy, bo szeroko rozumiana prawica powinna współpracować. Jak Państwo wiecie, nie, polityka to jest taka przestrzeń, która wymaga też umiejętności zawarcia kompromisu. Nie zawsze da się wszystko w 100% zrealizować. Przekonaliśmy się też o tym, jak Solidarna Polska. Niewiele nam zabrakło, ale zabrakło do tych 5%. Byliśmy, można powiedzieć, bardzo, bardzo blisko. I uznaliśmy, że w imię odpowiedzialności za przyszłość Polski lepiej będzie przyjąć scenariusz budowy koalicji w perspektywie parlamentarnej i sejmikowej, niż podążać wspólnie, na przykład tylko i wyłącznie pod własnym sztandarem, bo ordynacja wyborcza dawała korzyści wszystkim zainteresowanym, jeśli chodzi o parlament, czy jeśli chodzi o sejmik, wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się połączyć siły. A przecież naszym wspólnym celem, nawet jeżeli gdzieniegdzie są różnice w programie, jest to, aby odsunąć od władzy ten fatalny rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby nie dopuścić do stworzenia się konfiguracji, która jest planowana PO, PSL, SLD, bo prawdopodobnie pani Kota nie będzie w przyszłym Sejmie, na szczęście. W związku z tym musimy działać racjonalnie, musimy kierować się rozsądkiem, musimy kierować się mądrością. Polityka, mądrość przemawia za budowaniem tego kompromisu i budowaniem wielkiej koalicji na poziomie parlamentu, na poziomie sejmików. Ale nie przeszkadza to, aby tę różnorodność też wspierać już na niższych szczeblach samorządu, bo też są różne ordynacje, zwłaszcza niżej, i nic nie stoi na przeszkodzie, by w perspektywie później już po wyborach współpracować. Także wszystkich jeszcze raz Państwa serdecznie witam. Bardzo dziękuję organizatorom za dzisiejsze spotkanie i jestem wspólnie z panem posłem Patrykiem Jakim jeszcze jakiś czas do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. Dziękuję.